Szanowni Państwo, od uchwalenia poprzedniego statutu powiatu sokolskiego upłynęło ponad 10 lat. Nowy projekt przedstawiony radnym Wysokiej Radzie zbiera doświadczenia z tego okresu. Wychodzi naprzeciw tym postulatom radnych, ale też organom nadzoru, które wskazywały na pewne niedociągnięcia czy propozycje usprawnień. Nowela nie wprowadza nadzwyczajnej rewolucji. Jest to projekt, który jest twórczą kontynuacją, tak jak mówiłem, bazuje na poprzednim statucie, a jednocześnie usuwa te wszystkie jego niedociągnięcia czy niedomagania, które spowalniały pracę rady, które wprowadzały niepotrzebne wątpliwości. Przede wszystkim stanowi spełnienie obietnic wyborczych wielu radnych, członków zarządu. I przechodząc do rzeczy najważniejszych, jakie wprowadza to dodatkowa komisja rodziny i polityki senioralnej, to także wyjście naprzeciw postulatom samych radnych, którzy w tego typu podmiocie chcieli zajmować się tą właśnie tematyką. Wiele usprawnień dotyczy samego przebiegu obrad, głosowania. Wprowadziliśmy instytucję dotąd stosowaną zwyczajowo, instytucję poprawki. Projekt był szczegółowo omawiany na komisjach, więc tyle tylko tytułem wstępu i tak skrótowo. I do tych dwóch kwestii chciałbym teraz odnieść się szerzej. Po pierwsze, uważam, że ograniczenia czasowe, wpisywanie ograniczeń czasowych jest bezzasadne z tego powodu, że do tej pory również pan przewodniczący, wiceprzewodniczący mogą ustalić limity czasu wystąpień, limity czasowe na udzielanie interpelacji, zapytań. Po co umieszczać zapis, że załóżmy przykładowo, ustne przedstawienie interpelacji na sesji nie może przekroczyć 5 minut. To jest zapis w statucie. No dobrze, to jak załóżmy pan przewodniczący nie dopilnuje, ja przekroczę swoje czas swój ponad 5 minut, to ja złamię statut, tak? No bez sensu, szanowni panowie, no trochę powagi. Pan do mnie tego nie mówi, tylko do zarządu ewentualnie. Pan zwraca się do mnie, jakbym ja tutaj... Dlatego powiedziałem na początku panie przewodniczący. I uważam, że te zapisy są nie do przyjęcia. Również pozostawienie subiektywnej ocenie przewodniczącego, prowadzącego obrady sesji, czy wniosek radnego, czy wypowiedź radnego nadaje się do protokołu, czy wniosek można przegłosować, czy też nie, no to jest zapis po prostu bardzo, który w przyszłości może utrudnić pracę poszczególnym radnym. Myślę, że zwykła kultura, zachowanie manier, zasad przez nas tutaj wszystkich radnych wystarczy. Nie potrzeba tutaj takich zapisów, żeby zdyscyplinować radnych, czy też ograniczyć ich czas do wypowiedzi. Ograniczenia czasowe dotyczące czasu wystąpień rzeczywiście występowały w tym najbardziej pierwotnym projekcie przedstawionym komisją. Z inicjatywy komisji, która się spotkała z przychylnością zarządu. Imitacja czasu wystąpień teraz obejmuje tylko i wyłącznie w tym projekcie czas przy składaniu interpelacji. Nie wpływa więc na zachowanie uprawnień czy wolności słowa i wypowiedzi. Radni mają wiele okazji, możliwości i furtek tutaj, żeby swoje uwagi, wątpliwości czy propozycje prezentować. Jeśli chodzi o kwestię drugą, wydaje mi się, że
Nie ma ona aż tak istotnego znaczenia, żeby służyć za przykład, nie wiem, jakiegoś destrukcyjnego czy nie sprzyjającego pracy radnym przykładu. No, moim zdaniem, dziękuję. Jeszcze jedno bardzo, ale już tak. Może przepraszam, ja już zwracałem uwagę. Ja sobie takich drastycznych tych pytań zadawanych przez jednego z naszych kolegów. No po prostu nieraz one wykraczają poza uwagę naszej rady, tak? Żeby, już nie chciałbym ich cytować z uwagi na to, żeby właśnie nie też nie wchodzić jakby w groteskę, tak? Ale po prostu no nieraz tak bywa. I moim zdaniem musimy mieć zaufanie do przewodniczącego, że tego typu pytań, czy tego, ja stwierdzam, ja odpowiedziałem wtedy na to pytanie, no nie, ale moim zdaniem nie powinno się odpowiadać, i powinien uchylić takie pytanie, mieć możliwość uchylenia takiego pytania przewodniczący, a nawet jego nie wpisywać do protokołu, no bo to jest po prostu, nie licuje z powagą naszej rady, tak? Było jeszcze parę takich pytań, które w tej chwili nie chcę już wspominać, tak? Które po prostu nie powinny się znaleźć ani w protokole, ani w tym. Musimy mieć zaufanie do naszych przewodniczących, tak, że oni, jak znam ludzi, no to po prostu wiem, że absolutnie nie będą nadużywać tej swojej władzy, ale pewne rzeczy no po prostu nie powinny mieć miejsca w naszym gremium. A niestety zdarzają się różne osoby, które wybieramy do naszej rady. Mam nadzieję, że więcej tego typu przypadków nie będzie, bo faktycznie będzie to martwy przepis, aczkolwiek zapisanie tego wydaje się zasadne, tak? Żeby po prostu później zwrócić uwagę, że my się coraz bardziej formalizujemy, tak? Później ktoś powie, no dobra, ale padło pytanie, dlaczego pan nie odpowiedział, dlaczego pan się ma marynarka nie opina, tak? No, no może być takie pytanie, no nieformalne, później zgłoszenie czegoś tam do jakiegoś tam organu nadzoru, czy nawet rodzaj skargi, że się nie realizuje statutu. A jednak przewodniczący i w tym przypadku tylko przewodniczący ma prawo podjąć taką decyzję, że przepraszam, ale te pytanie nie licuje z powagą urzędu, nie dotyczy samorządu, nie odnosi się do spraw społecznych, tak? I nie powinno być przedmiotem jakby debaty i interpelacji. Tak. Bo, szanowni Państwo, długo czekaliśmy, pracowaliśmy nad statutem, tak? Prowadziliśmy do niego bardzo istotne zmiany usprawniające przede wszystkim pracę, dostosowujące ten statut do praktyki, która się wytworzyła w ramach Rady, tak? Bo to nie potrzeba jest... Przepraszam, to jest brak uszanowania osób, które pracowały nad tym statutem generalnym, bo długo też tak mówiliśmy. Praktycznie 2,5 roku, tak, nad zmianą tego statutu. Zbieraliśmy wszystkie uwagi, które spływały do nas, nawet od osób, które, no, musimy twierdzić, nieraz były w takiej totalnej opozycji wobec zarządu, wobec nawet rady, ale uwzględnialiśmy też te uwagi tylko tych osób, tak, bo uznając, że na przykład pewne kwestie czy pewne przemyślenia jednak może odnoszą się do ważnych społecznie spraw, tak. I uwzględnialiśmy je, zapisywaliśmy, wypracowaliśmy, długie godziny pracowaliśmy, też dziękuję tutaj pani sekretarz, pani Puszczyni Januszkiewiczek i panu Adamowi Jukinkowi, bo to oni, ta trójka tak naprawdę wypracowała ten statut. I konsultowaliśmy go z organem też nadzoru, żeby było jasne, tak, rozmawialiśmy z różnymi osobami, tak, rozmawialiśmy z autorytetami w zakresie właśnie prawa administracyjnego i moim zdaniem w tej chwili przekreślić tą pracę jednym stwierdzeniem, że to wnoszę o odrzucenie statutu, dlatego że jest po prostu chaotyczny, czy niedobry, czy coś się w nim nie znajduje, no to moim zdaniem no nie tędy drogę.